Cześć kochani! Ostatnio zaczęłam sezon przetworów. Były już na kanale dżemy, soki z czarnej porzeczki, a teraz udało mi się z rodzinką wybrać do lasu. Już myślałam, że naprawdę nam w tym roku to nie wyjdzie, bo ja cały czas ostatnio pracuję. Chcieliśmy odpocząć, ale chcieliśmy też zebrać trochę jagód i wreszcie się to udało. Mam tutaj piękne jagody z lasu i będę robiła dżem. Dżem jagodowy jest chyba jednym z naszych ulubionych dżemów w naszej rodzinie. Ja polecam Wam w ogóle jakieś kombinacje z dżemu jagodowego z innymi owocami. I dzisiaj również ja taką kombinację zrobię, bo mam trochę jeszcze, dosłownie malutko naprawdę, ale mam troszeczkę porzeczki czarnej. I zrobimy też dżem porzeczkowo-jagodowy. Będzie on na pewno bardziej taki gęsty. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja Was zapraszam teraz do kuchni na wspólne gotowanie. No i zaczynamy pracę od, tak jak mówiłam, mycia, przebrania, więc będzie trochę zabawy, bo musimy wyjąć wszystkie te listki i inne różne śmieci, które się tam tutaj nam znalazły, nawet jakieś gałązki, o zobacz, jakieś stare igły, więc tego musimy się wszystkiego pozbyć. No i moje owoce są już umyte, umyłam oczywiście przede wszystkim jagody, zobacz, jak pięknie wyglądają, aż mam ochotę je wszystkie zjeść. Powiem Wam, że wcale ich mycie nie zajęło mi jakoś mega dużo czasu. Myślałam, że będzie gorzej wybieranie tych wszystkich listków, ale jednak poszło bardzo szybko i sprawnie. A ja sobie tutaj już przygotowałam dwa garnki i do jednego wrzucam moją porzeczkę, a do drugiego jagody. Wstawiamy na ogień i gotujemy. Oczywiście, jeśli chcecie zrobić dżem tylko jagodowo-porzeczkowe, możecie to wszystko gotować od razu w jednym garnku. Ale ja z racji tego, że chcę zrobić kilka słoiczków tylko i wyłącznie dżemu jagodowego, więc ja po prostu oddzieliłam te owoce od siebie na razie. A później dopiero będziemy je łączyć. Możecie, nie musicie, jeśli będziecie cały czas mieszać, ale możecie odrobinę dodać wody na samo dno, żeby po prostu nam się nic tutaj nie przepaliło, ale to dosłownie mówię taką kapkę. W międzyczasie przygotowujemy cukier biały i do garnka dosypujemy, ja dosypię mniej więcej szklankę, nie całą szklankę cukru, może trochę nawet, może na razie takie gdzieś 3/4. Wsypię tylko na razie do jagód. Później będziemy łączyć, to zobaczymy jeszcze, czy nie będzie on za kwaśny w połączeniu z tymi porzeczkami. Dosłownie po minucie już się pojawił sok. W międzyczasie oczywiście musimy wyparzyć słoiki. Minęło parę minut i zobaczcie, ten dżem już z czarnej porzeczki jest już praktycznie gotowy. Jakbyście chcieli zrobić tylko z czarnej porzeczki, to w ogóle tutaj jest sam przepis na dżem porzeczkowy. A w międzyczasie zobaczcie też, jak tutaj się pojawiło ile soku z jagód. Więc ja ten sok oczywiście zaraz odleję, tak żeby przyspieszyć trochę proces robienia tych naszych dżemów. I będę teraz przelewać sok. Niestety okazało się, że nie mam w domu butelek, więc sok będzie w słoiku. Ale to nic nie szkodzi. Takie soki są dosyć często na tyle intensywne, że my je jeszcze rozcieńczamy z wodą, więc nie ma problemu, że będzie w słoiczku. Jak też ma się mało miejsca w domu na trzymanie takich przetworów, to o tyle, no słoiki są o tyle lepsze, że można postawić jeden na drugim. No i soczek zakręcamy. Soki zrobione. Oczywiście Wam zawsze mówię, że nie musicie robić tych soków. Jeśli nie lubicie, to nie ma problemu. Trzeba wtedy po prostu dłużej mieszać, dłużej czekać, aż nam ten sok tutaj odparuje.
Natomiast ja tutaj wstawiłam to już na ogień. Jak widzicie, tu już prawie tego, widzicie, już tego soku praktycznie nie ma. Ale spokojnie, to się jeszcze zaraz trochę może zmieni, bo ja jeszcze trochę pozgniatam te owoce. Jeszcze trochę pomieszam. Już ten drugi dżem ja wyłączyłam, bo on już naprawdę zrobił się taki gęsty, jest gotowy. Właściwie już tylko czeka. I jeszcze to trochę musimy podgotować. Jak widzicie, znowu puściło mi sok. Jeszcze było część nieporozgniatanych tych jagód. Cały czas mieszam, bo niestety to się bardzo łatwo może nam teraz już przypalić. Ja podejrzewam, że za jakieś 15 minut będziemy mogli to przelewać. No i będziemy teraz oczywiście przekładać do słoiczków. Ja oczywiście już komuś w komentarzach mówiłam, że zamierzam sobie kupić lejek do przekładania, a jak zwykle nie miałam czasu, więc będzie bez. Wyszły mi trzy słoiczki, takie niepełne trzy słoiczki. A teraz to, co tutaj mi zostało, to połączę z moim dżemem z czarnej porzeczki. Spróbujemy. Możliwe, że trzeba będzie jeszcze dosłodzić. Kwaśne, niesamowicie. Dodamy cukru. Będę musiała to jeszcze podgrzać, żeby cukier się rozpuścił. Pyszny. Bardzo dobre połączenie. Nie wiem, czy nie lepszy ten dżem będzie od tego samego tylko i wyłącznie z jagód. Pozostaje nam tego tylko przełożyć do słoiczków. Teraz będziemy jeszcze to wszystko pasteryzować, dlatego ja wsadziłam już, zobaczcie, tutaj na dno taką starą ściereczkę. Jeszcze raz sprawdzam, czy dobrze podokręcałam wszystkie słoiki. O, widzicie, jeszcze coś tam można było podokręcać. No i jak zwykle, co, jeden słoik mi się nie zmieści. No nic, zalewamy wodą. I pasteryzujemy przez 15 minut. Całość mi się ładnie pasteryzuje. Na zakończenie Wam powiem, że wyszły mi dwa słoiczki z sokiem. Jeden słoiczek taki tego dżemu z czarnej porzeczki i z jagód, a trzy malutkie słoiczki z samego dżemu jagodowego. I co? Gotowe! Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Buziaki!